Dzień dobry, w poprzednim moim filmie o ponadźwiękowej flocie króla Salomona zawarwałem informację, że w państwie Lecha kapłanki religii nazywanej Wiedza, Wiedźmy, letały z Łysej Góry nie na miotłach, a na wimanach i że były to wimany tego samego typu, na których król Salomon latał pomiędzy Indiami, a Etiopią i Egiptem. Wywołało to lawinę korespondencji na moją skrzynkę, że przecież państwo Lecha to tylko legenda. I, I że jeśli nawet była Lechia, to na pewno nie istniała w czasach króla Salomona. Tymczasem krainy zwane Lechią lub państwem Lecha. To, jedna z, to jeden z najstarszych narodów świata. Gdy Watykan wprowadził w państwie Piastów swój kult Chrystusa z Judei, wymazano Polsce 3000 tysiące lat historii i wiedzę o Chrystusie astralnym, kosmicznym, który był czczony w państwie Lecha. Watykan spalił wszystkie księgi historyczne. Religijne i kapłanki wiedzy wiedźmy na stosach. Świątynie poświęcone czczeniu Chrystusa kosmicznego, czyli Słońca, rozebrano i na ich miejscu zbudowano świątynię Jezusa, zwanego Chrystusem. O potędze antycznego państwa Lecha, nazywanego też Lechią, możemy się dowiedzieć, u dawnych jej wrogów, konkurentów do panowania nad światem, bo w Polsce ze względów politycznych i religijnych o Lechy kompletnie zapomniano. Jeśli chodzi o starożytność tego państwa, to Lechia pojawia się już w Biblii po raz pierwszy w czasach Abrahama w księdze Sędziów. Sędziowie byli arcykapłanami sądzącymi Lud. Czasy królów to czasy późniejsze, a zaczynają się od króla Dawida, a król Salomon był Dawidowym synem. Lechia, to kraj, gdzie Tytan i sędzia Samson w jednej bitwie zabił ośmią szczęką tysiąc przeciwników latych. Którzy nie znają moich filmów, przypominam, że według Biblii Izrael zajął całą. Euroazję, czyli tereny pomiędzy Morzem Północnym a Południowym. I również tereny pomiędzy Morzem Wschodnim a Morzem Zachodnim. Bo historia Izraela to historia Celtów, którzy podbili antyczny świat. Biblijni Izraelici sami siebie w Biblii nazywali pasterzami słowo celt po celtycku znaczy yy, yy, pasterz, bo celtowie nazywali się sami siebie pasterzami, tak jak Izraelici w Biblii. O tym jednak zrobiłem wcześniej serię filmów i nie będę się powtarzał. W Polsce nikt już nie pamięta o państwie Lecha i nawet najbystrzejsi uczeni nie zastanawiają się, dlaczego do dziś w Turcji i Persji oficjalna nazwa Polski to kraj Lecha. Lechistan, Lechi równa się Lechia lub Lech, a stan to państwo, razem państwo Lecha. Co więcej, do XIX wieku w Iranie, Iraku i Turcji. Nazywano Polaków nie Polakami, a Lechami. A w Rosji i na Ukrainie Lechami lub Lachami. Ukraińcy po dzień dzisiejszy nazywają nas często Lachami zamiast Polakami od Lecha. Jedyne informacje pisane, jakie istnieją, Dziś na temat przedpiastowskiej historii Polski mamy w kronikach perskich. Otóż Persowie w czasach swojego imperium pomiędzy VI wiekiem a III wiekiem przed Chrystusem toczyli zawzięte boje o panowanie nad światem z Lechami z państwa Lecha, czyli z Lechistanu. Persowie wszystkich Słowian nazywali scytami i twierdzili, że kiedyś było tylko jedno wielkie scytyjskie imperium rządzone przez bogów. Później scytowie, od imion swoich władców, półbogów, podzielili się na lechów, scytów na Ukrainie, masagetów na terenie Rosji i Traków i Celtów na Bałkanach. Odnośnie Lechów z Lechistanu Persowie w V wieku przed Chrystusem podają, że to koalicja z dowodzona przez Lechów wymordowała Dariuszowi Wielkiemu milionową armię perską a sam Dariusz, Dariusz ledwo uszedł z życiem, co też opisuje Herodot w dziejach. Takiego szczęścia nie miał wcześniej Cyrus Wielki, który zginął, kiedy całą siłą uderzyła na niego Lechia z sojusznikami. Otóż persowie piszą, że Cyrus Wielki wybrał się na wyprawę wojenną, żeby podbić masagetów, bo tak nazywano wcześniej Rosjan. W wielkiej bitwie pokonał masagetów i wziął do niewoli ich wodza, syna królowej masagetów, Tomirydy. Wtedy Tomiryda poprosiła innego swojego syna, Króla, królów wszystkich Ariów, Pierona, o pomoc. Persowie podkreślają, że król Lechistanu, władca wszystkich Scytów, Pieron, używał takiego samego tytułu królewskiego jak Cyrus Wielki, czyli król, królów wszystkich Ariów. Król, królów, Pieron. Nadciągnął z całą wielką scytią i w strasznej bitwie wyrżnął całą perską armię z Cyrusem na czele. O wojnie tej pisał też w V wieku przed Chrystusem ojciec historii nowożytnej, grek Herodot w Dziejach, więc go przytoczę. Herodot dzieje, księga pierwsza, strona 99. Tomyrys na wiadomość o losie wojska i syna, posłała Herolda do Cyrusa i kazała mu to powiedzieć: Zwróć mi syna i odejdź bezkarnie z tego kraju, aczkolwiek. Trzecią część Wojska Masagetów okryłeś hańbą. Jeżeli tego nie uczynisz, przysięgam ci na Boga Słońca, Pana Masagetów, że ja ciebie, choć jesteś nienasycony, krwią nasycę. Cyrus jednak na te powtórzone mu słowa wcale nie zwrócił uwagi. Tomirys, widząc, że Cyrus jej nie usłuchał, Zebrała całą swoją potęgę i wydała mu bitwę. Przez długi czas walczący dotrzymywali sobie placu i żadna ze stron nie chciała ustąpić. W końcu jednak masageci wzięli przewagę. Większa część wojska per perskiego poległa, a także sam Cyrus zginął po 29 ogółem latach panowania to Mirus napełniła bukła krwią ludzką i szukała wśród poległych persów zwłok cyrusa a znalawszy je wsadziła jego głowę do bukłaka lżyła trupa i wyrzekła na to te słowa tyś mnie zniweczył choć żyje i zwyciężyłam cię w bitwie boś mego syna postępem wziął do niewoli za to ja ciebie jak ci zagroziłam krwią na sycy. Z wielu opowieści, jakie krążą o końcu życia cyrusa, ta wydała mi się najbardziej prawdopodobna. Masageci noszą taką samą odzież i wiodą ten sam tryb życia, co scytowie. Są konnymi i pieszymi żołnierzami, ćwiczą się bowiem w obu rodzajach walki. Są łucznikami i kopijnikami. Mają też zwyczaj nosić dwusieczne topory. Złoto i spiż ogólnie jest u nich w użyciu. Do wszystkiego bowiem, co dotyczy lanc, grotów i toporów, używają spiżu. Co zaś należy do okrycia głowy, pasów i rzemieni, to zdobią złotem. Tak samo... Koniom do koła piersi nakładają spiżowe pancerze. Uzdy zaś, mansztuki i szory zdobią złotem. Żelaza i srebra zupełnie nie używają. Z bogów czczą tylko słońce, któremu ofiarują konie. Sens tej ofiary jest taki, najszybszemu z bogów poświęcają najszybsze ze wszystkich stworzeń.